Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Ja jestem Kara, jestem architektem i dzisiaj zaprezentuję Wam jeden z naszych najnowszych projektów wnętrz. Projekt ten stworzyłyśmy razem z Agnieszką dla Marysi Miłosza i ich małego synka Gucia. Marysia jest aktorką, która w swojej karierze pracowała m.in. z Krystyną Jandą, ale możecie też kojarzyć ją z licznych seriali telewizyjnych, występów teatralnych, a także z filmu Patryka Wegi Plagi Breslau. Praca z naszymi inwestorami była niezwykle interesująca. Cała trójka właściwie jest bardzo energetyczna. Miłosz i Marysia są osobami niezwykle kreatywnymi, więc zależało nam na tym, żeby w tym projekcie bardzo dobrze oddać ich charakter, żeby stworzyć dla nich wnętrze, w którym będą czuli się komfortowo. Liczyło się też to, żeby mały Gucio miał sporo przestrzeni do zabawy. Zarówno Marysia, jak i Miłosz chcieli też, żeby wnętrze, które dla nich zaprojektujemy, było minimalistyczne, ale żeby miało jakiś unikatowy charakter. Właśnie ten charakter, który, tak jak mówiłam przed chwilką, miał odzwierciedlać ich osobowość, ich usposobienie. Za chwilę przejdziemy do sedna sprawy, zobaczycie dokładnie, co nam wyszło. Zobaczycie animacje i opowiem Wam dokładnie o tym, jakie idee projektowe nam przyświecały, co ostatecznie postanowiłyśmy stworzyć dla Marysi i Miłosza. Zobaczycie, jak to wyszło, ale zanim to wszystko, to jeszcze kilka takich zabawnych, zakulisowych scenek pokazujących, jak wyglądała nasza współpraca i jak to wszystko się toczyło po prostu. Zapraszam Was do obejrzenia głównej części tego filmiku i widzimy się za chwileczkę jeszcze w podsumowaniu. Lecimy! Także bardzo jestem ciekawa, co tam dziewczyny nam przygotują. Jesteśmy właśnie na etapie zbierania wszelkich inspiracji, żeby dziewczynom pokazać, o co mniej więcej nam chodzi. Na szczęście z Miłoszem mamy całkiem spójną wizję. Jesteśmy na etapie poszukiwania inspiracji. W poniedziałek albo we wtorek będziemy mieli wideo rozmowę z naszymi dziewczynami projektantkami. Pod koniec kwietnia projekt będzie gotowy. Powiem, że łazienka główna jest przepiękna, dziewczynka, na ten projekt naprawdę bardzo się napracowały. No to jesteśmy, proszę Państwa, i widzimy swoje dzieło tutaj teraz nareszcie na żywo. Wyszedł sztosik. Można głową sobie podtrzymać. No. Nie, nawet dobrze. Elegancko. Bo nie wygląda to taki wielki. No nie, nie, bo jest duża wysokość, nie? Więc będzie okej. Okay. No to wygląda bliżej niż wizualizacja. Myślałem, że wiesz, wizualizacja sobie. Ale to nie wygląda aż. Ale to nie wygląda aż tak. Nie? Nie, bo ty masz za wysokie buty. A kto to tu wypoczywa? Wreszcie mogę się poczuć. W nie swoim wnętrzu. No tak, nie swoim, nie do końca. Trochę swoim, no właśnie. Trochę swoim. Trochę swoim. Zanim skończył te zasłony, to będzie... Dużo się zmieni. Co się zmieni jeszcze? Ja wiem, życie się zmieni. Całe życie. Życie się zmieni. O, i co tam, Karolina, nagrywasz? No, piękne dzieło, nie? No to przenosimy się już teraz do wnętrza projektu. Zacznę od pokazania Wam modelu, który zbudowałam w SketchUpie na podstawie karty domu, którą otrzymałam od Marysi i Miłosza i na podstawie prostej inwentaryzacji, którą wykonał dla mnie Miłosz. Tak wygląda pusta przestrzeń na razie parteru domu. Z elementów, które tutaj już zostały przez nas zmodyfikowane, to jest obudowa spodu biegu schodowego. To jest właśnie taka prostopadłościenna półeczka, którą widzicie w tej chwili. Reszta wnętrza jest zupełnie pusta. Mamy tylko już dobraną podłogę. Tutaj postawiliśmy na układ podłogi wiodełkę. Będzie to świetnie współgrało z resztą projektu, którą za chwilę zobaczycie. Jednym z elementów, który też widzicie już na tym modelu, są loftowe drzwi, które przedzielają nam wiatrołap od holu domu. Teraz już przechodzimy do Lumiona i pokażę Wam po kolei, co stworzyłyśmy dla Marysi i Miłosza w ich domu. Hol jest bardzo prosty, mamy tutaj podłogę wyłożoną gresem imitującym beton. Drzwi prowadzące do garażu, jak widzicie, ukryłyśmy, okładając ścianę laminatem identycznym jak ten na drzwiach. Jak już mówiłam, hol i wiatrołap przedzielone są szklaną narożną ścianką z drzwiami loftowymi.
W wiatrołapie mamy też duże lustro, które optycznie powiększy nam całą tą przestrzeń. Jest tu też wygodna szafa na ubrania z tapicerowanym siedziskiem. Z wiatrołapu przechodzimy od razu do holu, z którego mamy piękne otwarcie na część dzienną domu. Tutaj widzimy w tej chwili jadalnię. Marysia i Miłosz chcieli mieć duży stół, ponieważ to oni będą organizowali święta dla całej rodziny, więc tutaj przy tym stole spokojnie może zasiąść 8 osób. Stół jest zlokalizowany pomiędzy kuchnią i strefą wypoczynkową domu. Teraz tutaj bardzo dobrze widzicie obudowę spodu schodów, która zakręca nam jeszcze do kuchni. W tym suficie podwieszanym mamy też linearne światło LED, które stanowi część oświetlenia blatów kuchennych. W tym wnętrzu postawiłyśmy na biel, ciepłe drewno, odcienie złota, ale także, jak widzicie, kolor miodowy. I za chwilę zobaczycie jeszcze kilka kolejnych kolorów, które w tym wnętrzu się pojawią. Kuchnia jest tutaj bardzo prosta i bardzo minimalistyczna. I ponieważ jest ona połączona z jadalnią i z pokojem dziennym, to zależało nam na tym, żeby była stonowana, ale jednocześnie bardzo elegancka i bardzo funkcjonalna. Mamy w niej tylko 3 kolory i jest to, jak widzicie, biel, ciepłe drewno i złote akcenty. Ponieważ Miłosz jest bardzo wysoki, a również chciał swobodnie korzystać z kuchni, mamy tutaj 2 wysokości blatów, 90 i 110 cm. Dzięki temu Miłosz będzie mógł swobodnie tutaj korzystać z tej kuchni i nie będzie to dla niego problemem. W kuchni mamy sporo linearnego oświetlenia LED, ale mamy też techniczne oświetlenie na szynach. Tutaj widzicie bardzo ciekawy element wyposażenia tej kuchni. To jest złoty okap, który naszym zdaniem świetnie pasuje do bieli i do ciepłego drewna, które występuje w tej kuchni. Kuchnia nie jest duża, ale udało nam się ją zaprojektować w taki sposób, że jest naprawdę wygodna i naprawdę funkcjonalna i spełnia absolutnie wszystkie oczekiwania naszych inwestorów. Tak prezentuje się właśnie strefa kuchni i spojrzenie w kierunku holu, gdzie mamy bardzo duże szafy, które postanowiłyśmy trochę ukryć w ten sposób, że są one w kolorze śnieżnej bieli, identycznym zresztą jak ściany, które znajdują się dookoła. Jednym z ciekawych elementów wyposażenia, które od lat należą do rodziny Marysi, jest ta niewielka zabytkowa komoda. Marysi bardzo zależało na tym, żeby wkomponować ją w projekt. Postanowiłyśmy wraz z Agą, że powinna ona stanąć w centralnej części pokoju dziennego i ustawiłyśmy ją na tle kompozycji z nowoczesnych plakatów, które dobrałyśmy w taki sposób, żeby ich kolory odpowiadały barwom, które wykorzystałyśmy we wnętrzu. Marysia i Miłosz nie chcieli, żeby strefa wypoczynkowa w ich domu była przesadnie rozbudowana. Chcieli mieć jedną kanapę, prosty stolik kawowy i ewentualnie jeszcze jakieś jedno siedzisko w postaci fotela. Tutaj zaproponowałyśmy zabawę kolorem. Wprowadziłyśmy jeszcze jedną barwę, czyli taką turkusową zieleń, jak widzicie. Łączymy to wszystko z kanapą w kolorze miodowym, która idealnie pasuje do odcieni złota i krzesełek przy stole jadalnianym. Do tego, jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo rodzajów oświetlenia. Chciałyśmy, żeby można było budować nastroje we wnętrzu za pomocą światła. I jak widzicie, mamy tutaj zwieszoną lampę nad każdym stołem, ale oprócz tego mamy też oświetlenie techniczne na szynach, którym możemy doświetlić sobie poszczególne elementy wyposażenia tego wnętrza. Oprócz tego mamy jeszcze oświetlenie stojące. W tym momencie widzicie lampę typu trójnóg i za chwilę zobaczycie jeszcze jedną lampę stojącą, która jest w kolejnej części tego pokoju dziennego. I teraz właśnie powoli zbliżamy się do tej części. Jest to druga strefa wypoczynkowa.
Marysia i Miłosz nie chcieli mieć telewizora w centralnej części pokoju dziennego. Chcieli, żeby był on troszeczkę ukryty. Przez długi czas właściwie zastanawiali się, czy w ogóle chcą mieć ten telewizor. Ostatecznie jednak zdecydowali, że chcą mieć ten telewizor w tej drugiej, nieco mniejszej części pokoju dziennego. I ta część pokoju dziennego pełni kilka funkcji. Jest to strefa telewizyjna z wygodnym fotelem. Telewizor jest wbudowany w regał, który jest biblioteczką. No i tutaj zastosowałyśmy zabieg, który naszym zdaniem nadaje temu wnętrzu naprawdę wyrazistego charakteru. Mamy tu piękną tapetę w liście palmy, która również idealnie współgra kolorystycznie z pozostałymi elementami tego wnętrza. I ta część pokoju dziennego to jest taka malutka perełka, kropka nad i, z której jesteśmy naprawdę bardzo dumne w tym wnętrzu. Z początku Marysia i Miłosz nie byli przekonani do tego, żeby całą ścianę tutaj w pokoju dziennym wykańczać tapetą. Jednak po pewnym czasie stwierdzili, że jest to właśnie to, co nada ich wnętrzu naprawdę wyrazistego charakteru. Tutaj, jak widzicie, ten mebel, który jest biblioteczką, ale też meblem telewizyjnym i meblem do przechowywania, jest umieszczony w takiej wnęce, natomiast pozostała część ściany została wykończona drewnianymi lamelami. Chciałyśmy, żeby całość współgrała ze ścianą znajdującą się za kanapą i jednocześnie bardzo dobrze pasowała do podłogi. I tutaj mamy, jak widzicie, lampę stojącą na podłodze, ale też oświetlenie techniczne na szynie, podobnie jak w kilku pozostałych punktach tego pokoju dziennego i w kuchni. W tym projekcie miałyśmy dosyć sporo powierzchni do wykorzystania, ale Marysia i Miłosz chcieli mieć w swoim pokoju dziennym wiele stref. Chcieli mieć wygodną część wypoczynkową, dużą strefę jadalnianą, bardzo wygodną kuchnię i oprócz tego jeszcze tą strefę telewizyjną z biblioteczką. Kolejnym aspektem, który musiałyśmy mieć na uwadze, było to, żeby jednak zostawić sporo tej wolnej przestrzeni, żeby mały Gucio mógł swobodnie bawić się w pokoju dziennym, żeby miał na to miejsce. Tak więc trzeba było spełnić bardzo, bardzo wiele wymagań. Wyszło to naszym zdaniem naprawdę ciekawie. Mamy w tej przestrzeni dziennej bardzo wiele stref. Każda z tych stref jest trochę inna, ale tworzą one spójną całość i cała ta przestrzeń jest zbudowana w taki sposób, że można po kolei odkrywać kolejne jej fragmenty. Tutaj teraz jeszcze właśnie widzicie tą dużą szafę w holu. No i pozostaje nam jeszcze ostatni element na parterze, czyli niewielki wucet. Podłoga i ściany wucetu, podobnie jak podłoga w wiatrołapie, została wykończona gresem imitującym beton. Duże lustro nad umywalką nieco powiększa przestrzeń. Mamy tu też sporą szafę, w której ukryta jest pralka i suszarka. Tutaj w tym wucecie, mimo że nie jest on za duży, mamy dużo miejsca do przechowywania. Oprócz tej dużej szafy, w której mieści się właśnie pralka i suszarka, jest też nad wucetem, nad gabaritem, spora szafka na detergenty i środki czystości. Wykończenie tej łazienki jest proste, ale jednocześnie bardzo eleganckie. Całość jest oświetlona takim linearnym, załamanym oświetleniem LED w kształcie litery U. No i również w tym bucecie mamy ścianę wykończoną tapetą w liście palmy, dzięki czemu mamy pewne odwołanie do pokoju dziennego. No i teraz jesteśmy już w głównej łazience, która jest na piętrze. Jest to łazienka pani domu, więc zadbałyśmy o to, żeby była naprawdę wyjątkowa. No i tutaj po raz kolejny mamy tapetę z motywem liści palmy. Mamy w tej łazience sporo bieli, trochę miedzi, ale również właśnie ten wyjątkowy turkusowo-zielony kolor. Mebel pod umywalki jest zaprojektowany indywidualnie. Jest to nasz projekt, który wykonałyśmy specjalnie dla Marysi. Zarówno podłoga, jak i ściany są wyłożone białym gresem. Ten gres, który jest na ścianach, jest ryflowany. Ta faktura naprawdę tutaj nadaje bardzo ciekawego charakteru. Fronty tej zaprojektowanej przez nas szafki pod umywalkę również są ryflowane, dzięki czemu wszystko świetnie współgra ze sobą. Zarówno blat, jak i kawałek ściany nad umywalkami jest tutaj wykończony kamieniem. No i tutaj, jak widzicie, wprowadziłyśmy też element zieleni. Akurat w tej łazience jest niewielkie okienko, w związku z tym postawiłyśmy na takiej dosyć szerokiej półce, która jest przy wannie, kilka palm. Ta łazienka jest na poddaszu, więc jak widzicie,
Sporo się w niej dzieje, jeżeli chodzi o tektonikę stropu. Między innymi dlatego jest tutaj dużo bieli. Chciałyśmy troszeczkę to uspokoić. No ale jak widzicie, pod prysznicem jedna ściana jest wyłożona taką zieloną mozaiką. Pasuje to bardzo dobrze do tapety i do pozostałych akcentów kolorystycznych, które mamy w tym wnętrzu. Mamy tu zarówno prysznic, jak i dużą, bardzo wygodną wannę. Miejsca w tej łazience jest naprawdę bardzo dużo. Jest to właściwie wygodny salon łazienkowy. No i teraz przechodzimy do łazienki zlokalizowanej przy sypialni głównej. Będzie to głównie łazienka pana domu. Tutaj postawiłyśmy na męskie kolory. Ściany mamy wykończone gresem, który imituje beton, ale jest tu też sporo jasnego drewna. Podłoga jest wyłożona gresem w rdzawym odcieniu. Ale mamy też elementy ze szczotkowanego aluminium w postaci ozdobnych listew. Zarówno lampy, jak i baterie w tej łazience są w kolorze czarnym, co nadaje całości nieco bardziej zadziornego charakteru. Podobnie jak w łazience pani domu, tutaj też mamy okno, więc i tutaj zaproponowałyśmy akcent roślinny w postaci niewielkiego drzewka bonsai. Ta łazienka jest niewielkich rozmiarów, ale mimo to udało nam się ją zaprojektować w sposób naprawdę funkcjonalny i wygodny. Tak, słuchajcie, właśnie prezentuje się projekt wnętrza domu dla Marysi i Miłosza. Zapraszam Was teraz na podsumowanie filmu. No to witajcie z powrotem. Mam jak zwykle wielką nadzieję, że dzisiejszy film i dzisiejszy projekt się Wam podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz i jeśli możecie, udostępnijcie gdzieś ten filmik, najlepiej na Facebooku. To wtedy lepiej się rozejdzie i możemy mieć szansę dotarcia do większej liczby osób, dzięki czemu nasz kanał będzie się lepiej rozwijał. Kilka dni temu na moim stories na Instagramie zapytałam Was, jaki dzień najbardziej odpowiada Wam na publikację filmów na naszym kanale na YouTubie i przeważająca większość z Was odpowiedziała, że właśnie sobota jest tym dniem, w którym chcielibyście oglądać nasze filmy. W związku z Waszą prośbą właśnie dzisiaj ten film, który dzisiaj oglądacie, właśnie pojawił się w sobotę. Postaram się teraz trzymać tego schematu, że właśnie te filmy nasze będą pojawiały się w sobotę na naszym kanale. Jak widzieliście na tym dzisiejszym filmie, nie projektujemy tylko i wyłącznie kubatur, tylko i wyłącznie architektury, ale potrafimy też projektować wnętrza. To jest coś, co bardzo lubimy. Więc jeżeli na przykład ktoś z Was chciałby, żebyśmy w przyszłości dla Was wnętrze jakieś stworzyły, to zapraszamy do kontaktu na nasz mail biznesowy, który jest podany na końcu opisu tego filmu. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!